Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w The Outlast Trails. I powiem wam szczerze, że nie słyszałem o tej grze na samym początku. Dopiero dzisiaj na Steamie wyskoczyło mi właśnie, że jest pseudopremiera tej gry. Nie sądziłem, że w ogóle jakakolwiek nowa wersja Outlasta jest wydawana. Od razu zastrzegam tutaj, że występują w tej grze właśnie takie rozbłyski świateł, więc raczej chciałbym, żebyście po prostu na to uważali, osoby, które są wrażliwe na takie bodźce, żeby może po prostu sobie przewinęły grę do dalszej części menu. I powiem wam, że ja jeszcze tej gry nawet nie odpalałem. W tej chwili ją odpalam razem z wami. I już dźwięki są zajebiste. Dźwięki są już zajebiste. I tak, z tego co mi wiadomo, jest to gra PvE sieciowa, kooperacja, więc myślę, że będę musiał kogoś namówić na rozgrywkę z Outlast. Jest taki pierwszy, może nawet dwa odcinki z tego. Jesteś zagubiony, samotny, biedny. Potrzebujemy cię. Recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. You've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. I'm not bad looking, to be honest. If you go for that type. Well, I ain't never been that picky. I just hate seeing her eyes. No nie powiem, intro ciekawe. Intro ciekawe. Tell me, friend.
Wow, mamy nawet tutaj kreator postaci. No nie może być. No nie może być, dobra. Musimy sobie wybrać jakąś twarz. Ja powiem wam, że te twarze to tak średnio. Te twarze to tak średnio. Żadna mi się nie podoba. No ale dobra, niech będzie ta. Możesz zmienić wygląd w dowolnym momencie, to tyle dobrze. Głowa. Z tymi okularami to też niewiele widać. Oczywiście standardowo siwe włoski. Standardowo siwe włoski. No i powiem wam osobiście, że no... Nie wiem, czy jest w ogóle sens sobie dobierać nie wiadomo co. Chyba do mnie najbardziej pasują w tej chwili. Dobra. Mamy nawet skupienie. Wow. Ciekawe. Hey friend. How you doing? How you doing? Wow, mogę mieć damski głos. Hey friend. Mężczyzną. Ale właśnie, bo tutaj nie widziałem. No właśnie, jest podpisane genetyka. Znów mamy, że tak powiem, wygodną grę, która stara się dostosować do tych czasów. Oj, nie lubię czegoś takiego. Nie lubię czegoś takiego. Mamy tylko wybór twarzy. Nawet nie wiemy, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. Nie lubię czegoś takiego. Obudź się. No i powiem wam osobiście, że naprawdę to bardzo przypomina Outlasta. Tylko tak. Teraz zobaczmy sobie, jak to wszystko wygląda. Ustawienie wstępnej jakości. No właśnie, bo mi to poustawiało jakoś tak dziwnie. Chciałbym sobie ustawić to na epickie. Nie wiem, czy to tak zadziała. I oczywiście, tak, zastosuj to. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała na tych epickich. W sumie może z jakiegoś powodu ustawiło mi na te takie własne. Dobry czat głosowy. No mówię, bardzo mi to przypomina Dead by Daylight. Dlatego się tym ogólnie zainteresowałem. Rozmiar czcionki napisów dajmy sobie duże, bo widziałem, że tam był z tym problem. I sterowanie również chciałbym sobie troszeczkę zwiększyć. Czułość tak na 90. O, trochę dziwnie teraz, ale okej. Okay. Czy jest V-Sync włączony? Przepraszam, że ja wam tak teraz to robię, ale... Tak, a ja nie chcę mieć V-Synka. Teraz lepiej. Noctowizja. I V-Sync widziałem, że również powodował problemy. Zużycie baterii. Noctowizja zużywa energię baterii. No faktycznie, mamy na górze. Murkoff Property. Własność Murkoff. Bateryjki. Ja ogólnie wam tego nie mówiłem, ale to nie jest mój pierwszy kanał. Kiedyś miałem jeszcze inny kanał, gdzie właśnie Outlasta przechodziłem i nawet go przeszedłem. Tam coś jest? Pamiętam tą kamerę. Jezu. To był pierwszy horror w sumie... Nie, dobra, nie pierwszy. Amnezja była pierwsza. Amnezja była pierwsza, w którą tak naprawdę grałem i... w której właśnie chyba pokochałem ten klimat horrorów. Poniekąd. Aczkolwiek ja jestem bardziej osobą, która w takich horrorach lubi się bronić. Nie lubię czuć się... Czy, lubię czuć się zawsze w tym, ale... Lubię mieć możliwość w razie czego samoobrony. W Outlaście tego niestety nie było. I może dlatego mnie to tak bardzo zastraszało. Dajcie mi kamerę. Czemu tu nie ma kamery? Wow, my wyglądamy jak, nie wiem, jak zrasta. Wait. Słyszałem? Nie.
Wydawało mi się. Pani wystaje spod sukienki. Kontynuować warunkowanie wstępne. Bardzo mnie cieszy, że w końcu do takich gier jest dodawany polski akcent. W sensie mam tu na myśli, no wiecie, napisy i tak dalej, jakieś grafiki nawet po polsku. To jest bardzo, bardzo fajne. Rzadko kiedy zdarza z tymi czasy. Idę najpierw tam. Zamknięte. Tam też jest zamknięte i tam też jest zamknięte. Widzę, że nie mam wyboru zbytnio. Matka. Dziwne jest to wszystko. Dobra, ciągniemy. Kontynuować warunkowanie wstępne. Widzę, że tu się pokoje odblokowują wraz z naszym wyrzekaniem się. Zabawa. Dziecko. I znów mamy się wyrzeknąć kolejnych rzeczy. Ale serio, czuć ten... przynajmniej dwójki Outlasta. Schować pod spodem? Ej, ja tam widziałem, schowaj się. Ukryj się. Zerknij. Uje, robi to samo. Ciekawe. Ej, czy mi się wydaje, czy mamy włosa? Tak, mamy włosa pod kamerą, Boże. Dobra. Następne, please. Pokój posłuszeństwa. Naciśnij C, aby kucnąć. Bateryjki, mała bateria. Naciśnij prawy przycisk myszy, aby doładować baterię na aktowizji. Ile mamy? Nadal mało. Jak to mryga wszystko. Wow, aż mi się robi niedobrze. Wow. Prawdziwy Outlast. Prawdziwy Outlast. Co naprawdę te osoby, czy te osoby, te manekiny mega śmiesznie się ruszają. Nagrody i kary. Kij i marchewka. Czekam, aż mi coś wyskoczy.
Możesz rozbijać gruz w drzwiach? What? Tylko mi zooma brakuje. Nie jest gruz, tylko deski. U kamery. Wow. 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 Zablokowane wyrzeknięcie się. Nie da się schować. To już coś. Holy moly. Ukryj się. Oh fuck. Podnosisz rany, potrzebujesz leków. Dobra, tylko gdzie znajdę leki? To jest pytanie za milion punktów. Zobaczcie, jak to jest zrobione, ja pierdzielę. To jest dobrze zrobione. Jest apteczka. Naciśnij prawy, aby uzyskać zdrowie. Umieranie łatwiejsze. Rozumiem, że łatwiejsze od znalezienia apteczki. Coś było. Co tu się dzieje? Ja pierdzielę. Się samo zamknęło? To chyba była bateryjka. Tak, mała bateria. Okej, dobra, widzę. To nie to czerwone jest naszą baterią, tylko to szare, a czy białe? Nie szare. Coś wyskoczy, jestem pewien. Dobra, już mnie biorą ciary. Nie. Ha ha ha!
this, first this. Poor Fishy, I wish I could help, but from the size of this thing up my tuckus, I don't think we're alone. But that's nothing compared to what you're gonna get. The tuckus gonna grind out all those sweet bits and rotten bits so they can put in something better. Whoa. Jeżeli to tak będzie wyglądać non stop. Wow, pies. Obczarek niemiecki. Jeżeli to tak będzie wyglądać, to wow. To będzie ciekawe. I znów nie mamy apteczki. Ale będę. Teraz ja panu zdrowie, może mogłem tego użyć później dopiero. I przemyślałem. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Ukryj się. Użyj klucza i otwórz. Ty miałeś klucz. Nic już nie było? Nie no, chyba nie było. To nie wróży nic dobrego, że nie możemy się cofnąć. To już jest człowiek. Co tu się dzieje? Think about the airplane crashing. And the child. Whoa. I'm outside your eyes, Superd. Jesteś piękny? Piękna? Kurwie, czym ty jesteś? Myślałem, że ten też nie będzie zbyt przyjemny, nie? Uzależnienie. Miłość. Dobra, oni zostali na swoich miejscach, to tyle dobrze. Ja na ciebie nie patrzę, nie gapię się. Oh, fuck.
Chyba mu zwieliśmy. Oh shit. Miał nas nie widzieć. Czemu on nas widział? O, QE też działa, dobra. Mogę to wskoczyć? Może lepiej nie. Willful and naughty. Look at this baby. Look what happens when baby listens to the voices on the radio and doesn't listen to mother. You catch the rules. When babies are bad, mother gets disappointed. And the girl builds up the floor. Oh, poor Phyllis! I think I made a mess! You see what happens when children try to grow up before their time! Wow. Nowe zadanie, zniszcz dotyczącą cię dokumentację. Mamy zadanie. Poduszki możemy się kryć, wow. No ciekawe, Tylko to ukrywanie się to powoduje hałas i to mega. I gdzie jest ta dokumentacja, którą mamy zniszczyć? Wow. Nie kryj się. Dobra, tu nic nie widzę. Totalnie nic tu nie widzę. To by się nam mogło przydać. Dobra, musimy iść w tą stronę, tylko czy tutaj się drzwi otworzyły? Po tej stronie nie. Dokumentacja jest tam, tam są znaczniki, okej. Zamknęły się drzwi, dobra, myślałem, że tu siedzi. No gdzie on jest? Patrz pod nogi, pułapki hałasowe, no dobra.
Szybkość ruchu zostaje zmniejszona, jeśli dźwigasz ciężkie przedmioty. Rozumiem, że to będzie... To będzie problemem dla nas. Da się to wyłączyć? Czy to muszę mieć w rękach? Czy w ręku? W dłoniach. Łapka. On tam siedzi. Dobra, opuśćmy to na chwilę. Bateryjkę, jak coś może przydać. Okej. On tu siedzi. Zaraz się powinien odwrócić, no właśnie. Oho, ja się nie ruszam. Nie widzi nas, co nas nie widzi. Łapki, kanapki. Idź sobie, idź. Poszedł? Nie poszedł sobie. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Sobie już chyba... Podadł. Dobra. Udało się. Nie trać głowy. Postaraj się przedstawić wizję Skinnera. Kim jest kurde Skinner? O, oh, fuck. Dobra, czyli mamy tak, tu jeszcze mamy zmysły. Które możemy stracić. On your deathbed, what guilt and shame haunt you? This box contains a careful investigation of your private life. The things you thought were secret. Destroy it. Free yourself. Nie wiem, czy ja chcę tak non-stop niszczyć swoje segmenty życia. Jakbyś nigdy nie istniał. Dobra, czyli tak, mamy Skinnerów, mamy tych normalnych pojebów, że tak powiem. No i mamy bossa głównego. Go nie ma? Nie wygląda to przyjemnie. Zgaduję, że coś się wydarzy. Jestem pewny, że coś się wydarzy.
that little darling go! O nie! Nie wiedziałem, o co chodzi. Usiądź. O co tu chodzi? Reinkarnacja, obudowa. Dormitorium. Co, rozumiem, że Drina to dobry przyjaciel, jeśli chcesz popchnąć lub unieść coś ciężkiego. Rozpoczyna się twoja reinkarnacja, wolność czeka na ciebie. This is evaluation. After each trial, I'll assess your progress, guiding you through recovery and growth. Know that you're special. Worth our effort. You have to trust that we wouldn't have chosen you if you didn't deserve to be here. Coś mówiłeś? Rozpocznie się twoja reinkarnacja. Zobaczcie, jakie ekrany. Jakimiś nakładkami. What the fuck? Oj, co ludzie. Ja pierdzielę, są normalni ludzie. Spotka się z postacią Emily Barlow, mogę na trzeci poziom terapii. Tu są normalnie ludzie chyba. No mi tak mi się wydaje. Tak, to są ludzie. Rozejrzyjmy się jeszcze tutaj tak w okolicy. Zobaczmy, co mają tutaj nam do powiedzenia. To nie jest człowiek. Razem lepiej. Wszyscy poznikali. Użyj terminalu. Witamy na początku drogi do lepszego ja. Wybierz próbę, weźmij udział solo lub z sojusznikami. Wejdź na ścieżkę prowadzącej ku reinkarnacji. Wyposażenie. W miarę postępów terapii możesz zdobywać narzędzia i leki wspomagające cię w tej podróży. Szalone wyposażenia umożliwiają porządkowanie i aktywację stosowanych zestawów ekwipunku. Wow, rekordy nawet są. Wszystko co robisz, śledzą nasi specjaliści. Który z tej strony, aby dowiedzieć się, jak ci idzie. Powody. Na terenie prób znajdują się podejrzane dokumenty korporacji Murkow. Znajdź je, aby odkryć tajemniczą historię ośrodka Siniala. Powiem wam tak, korporacja Murkow coś mi przypomina. Nie wiem co, ale coś mi przypomina. Murkow. Turning you into something capable of walking through that door. Something wonderful. Wow, to są nasze pokoiki. Ja pierdzielę. Get a little experience first. You still got the training wheels, man. Dobrze.
Czyli widzę, że najpierw musimy... Operatora oślepiająca, rentgenowska, ogłuszająca... Rozumiem, że to są pułapki na te stworki. Wow. No dobra, ale gdzie jest nasza? Na górze? No to by wychodziło. A, to jest Rambo Cop. Shira, jest Shira, jest Shira. Na samym końcu jest Shira. Wow. Nie ma. Dobra. Dostosowanie celi, ale po co nam to? Przedmioty, plakaty. Śmieszne plakaty 1, 2, 3, 4 są takie same. Ale są miejsca chyba, tak? Tak, są miejsca. Tapeta. Ja pierdzielę, podłogi inne. Czemu to na łóżku jest akurat? Łóżko. Nawet można sobie pościel zmienić. Zlew. Wow. X-Real Gamer. No dobra. Nie wiem, kim jesteś, przyjacielu, ale... Wiadomość od użytkownika, który nie jest twoim znajomym. Co, low bro? O fuck, dobra, bo to może być niebezpieczne. To może być niebezpieczne. Ja wiem, co mówię. Ja wiem, co mówię. Chat głosowy wyłączy. Ja wiem, co mówię. Część grupy, przytrzymaj V, aby rozmawiać głosowo. Naciśnij pingi, przytrzymaj. Dobra, a jak mogę sobie wyjść na przykład z takiej grupy? Jak tu wyjść z grupy? Jak tu wyjść z grupy? Grupa tu jest. Opuść grupę. Nie chcę z tobą być w grupie. Nie o to chodzi, że cię nie lubię, przyjacielu, tylko po prostu wolę nie ryzykować, bo wiem, jak to czasem bywa. Wystarczy jedno słowo i dziękuję. Dobra, użyj terminalu. Nie wiem, czy zdążymy cokolwiek. W obecnym dormitorium. No bo dobra, zobaczmy sobie prywatną. Zobaczmy sobie na razie, jak to w ogóle wygląda. Ostatnie próby. Lecz. Wybierz próbę. O. Programy. Twoja reinkarnacja to podróż podzielona na próby nazwane programami. Ukończ wszystkie programy podstawowe, aby uzyskać dostęp do programu X. Wow. Poufne. I są cztery programy. Program. Program składa się z prób i wyzwań MK zaprojektowanych pod kątem maksymalnej poprawy zdrowia psychicznego i fizycznego. Próba pierwsza. Zabij konfidenta. Nie pozwól, aby fałszywi świadkowie rozpowszechniali swoje kłamstwa. Zaprowadź konfidenta do komory egzekucyjnej i ucisz go na zawsze. Odwołaj autopsję. Okej, czyli musimy robić to po kolei. Kurde, tylko już mam 45 minut. Dobra, moi drodzy, no to taki to był pojedynczy odcineczek. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć więcej z Outlast Trials, tak? Tak, The Outlast Trials, dokładnie. To oczywiście jak najbardziej piszcie komentarze, lajkujcie, pamiętajcie o subskrypcjach. No i co? Widzimy się w następnych seriach. Trzymajcie się. Hej, hej.